I moved from Hong Kong when I was 5 with my parents. I like London a lot. Oh. Mamy historię życia wielu ludzi. Siemano, jest 15:13, tak mi podaje zegarek tutaj na stacji. My jesteśmy po śniadanku, takim bardzo późnym śniadanku, i jedziemy sobie na wycieczkę. W sumie niedaleko stąd, bo tylko 2 stacje metra. 8 minut, żeby przyjechać do stacji Finchley East. A z Finchley East zrobimy sobie krótki spacer. Te kropeczki oznaczają osobę, która pochodzi z jakiegoś tam kraju i mieszka właśnie tutaj, w Finchley. To patrzcie, to najwięcej jest z Izraela. Ale generalnie nie ma się co dziwić, bo jest to dzielnica żydowska, ale mamy kogoś z Nowosybirska. O kurde, tutaj mamy... Aż proszę, kurde, z dalekiej wschodniej Rosji. Z Papuły Nowej Gwinei też. Też jest ktoś... Z Papua Nowa Gwinea ktoś także jest. A nawet z Grenlandii. Może nie jestem jakimś jego wielkim zwolennikiem, ale na gastrofazie po imprezie nie odmówię. Mowa tutaj o McDonaldzie i w East Finchley, wiecie co? Znajduje się główna siedziba McDonalda na Wielką Brytanię, a także siedziba główna oczywiście fundacji Ronalda McDonalda. Oczywiście nie może zabraknąć polskich akcentów. Bułka z masłem, polski sklep off license. W East Finchley znajduje się jedno z najstarszych i najdłużej działających kin w Londynie oraz w Wielkiej Brytanii. Jest to kino Phoenix. Jest ono za mną, zbudowane w 1910 roku. Słuchajcie, oczywiście nie pod nazwą Phoenix, ale pod inną nazwą. Kiedyś to kino nazywało się Premier Electric Theatres, ale zanim zaczęło swoją pracę, już zdążyło zbankrutować. I tutaj od 1912 roku do 1924 funkcjonowało pod nazwą Picture Dome. Od 1924 do 1938 roku to kino nazywało się Colosseum. I wyobraźcie sobie, że było to pierwsze kino, które pokazywało filmy z dźwiękiem. Od 1938 do 1975 roku to kino nazywało się Rex. A od roku 1975 to kino wygląda o tak i nazywa się Phoenix. Bardzo fajne kino w stylu Art Deco. Perełka tutejszej architektury. W środku zachowały się oryginalne sufity z kina, które było wybudowane w 1910 roku. Jak ktoś kiedyś będzie tutaj w okolicy i chciałby sobie zobaczyć jakiś film, ale nie taki topowy, który puszczają we wszystkich kinach, to właśnie polecam Phoenix. Ja byłem tutaj oglądać film The Zookeeper's Wife, czyli po polsku Azyl. Wracając jeszcze do filmu Zookeeper Wives, czyli tłumaczenia polskiego Azyl, zawsze mnie, nie wiem, tak śmieszą te polskie tłumaczenia zagranicznych filmów. Ostatnio na przykład oglądałem fajny serial, na Netflixie oczywiście, nazywał się on Limitless, a polskie tłumaczenie tego filmu jest Jestem Bogiem. I podobnie na przykład jest już ze słynną Szklaną Pułapką i tłumaczeniem wyrazu Die Hard, Szklana Pułapka, chociaż jeszcze Szklaną Pułapkę rozumiem, bo akcja pierwszego filmu Die Hard jest rozgrywana w wieżowcu, nie? Wieżowiec szklany, więc to jest tam jakaś Szklana Pułapka, no ale już dwójka i trójka.
Weszliśmy sobie do dzielnicy Muswell Hill. Kierowaliśmy się generalnie na wschód od dzielnicy East Finchley. I jesteśmy. Bardzo miła, sympatyczna okolica. Przeważają biali. Bardzo posz jest tak. A za mną znajduje się kino. Kiedyś to był Odeon. Teraz jest to kino sieci Everyman. Everyman to jest taka bardzo fajna sieć takich bardziej luksusowych kin, bym powiedział. Nie są to zwykłe takie Odeony, czy jakieś View, czy zwykłe pojedyncze kina. Tam płaci się za bilet troszeczkę więcej. To też zależy od jakiej usługi, ale możecie sobie na przykład wziąć jakąś fajną, dużą sofkę z serwisem przez cały film, więc na pewno będzie wygodnie oglądając film w tym kinie. A w tym kinie można oglądać takie filmy, jak lecą wszędzie, czyli to są te najzwyklejsze komercyjne projekcje. Zupełnie inaczej niż w poprzednim kinie Phoenix, o którym mówiłem wcześniej. A sam budynek też Art Deco i jest na liście zabytków, na takiej najważniejszej liście brytyjskich zabytków. Więc zburzyć go nie mogą. Cały czas musi być tak, jak jest. Przed nami kościół, a raczej były kościół, bo teraz w środku znajduje się ekskluzywna argentyńska restauracja, gdzie serwują steki. Byliśmy w środku zobaczyć, wygląda naprawdę prześlicznie. Ale przed tą restauracją tam był pub. Pub, który nazywał się O'Neill's, irlandzki pub. Powiem wam, klimat tego pubu był nieporównywalny. Jeden z najbardziej klimatycznych pubów, w jakim byłem. Wyobraźcie sobie, że w konfesjonałach, tam gdzie były konfesjonały, były poustawiane stoliki, więc tam mogliście sobie wypić piwo. Na samym środku, tam gdzie kiedyś musiał być ołtarz, był bar, a jak były mecze piłkarskie, to na tym barze było rozciągane takie wielkie płótno i pokazywali właśnie tam futbol. Mistrzostwa Świata, Ligę Mistrzów. Pamiętam, ja tutaj byłem oglądać mecz Anglia-Włochy. Sklepów jak ten za mną, czyli W. Martin. W całym Londynie można szukać dosłownie ze świeczką. Wyobraźcie sobie, że ten sklep nieprzerwanie od roku 1897 jest otwarty w tym samym miejscu, na tej samej ulicy. Zestaw śniadaniowy. Jak ten sklep w środku? Fajnie, stary taki, nie? Jak za czasów wiktoriańskich, zobacz, masz maszyny, które kiedyś używali do nie wiem czego. O, no. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego ta maszyna mogła być używana. No, pokażemy. Nie wiem, czy można filmować, ale tak wam pokażę. O, tutaj kawałek. Nie chcę być niemiły i się pchać w środek. Ale widzicie, no wygląda bardzo, bardzo staro. Lato w Londynie chyba już skończyło się definitywnie, ale tam pogoda nie jest jakaś taka najgorsza. Zawsze można kupić sobie gorącą czekoladę i jakoś przetrwać wiatry. Teraz wiatr może być, bo idziemy, słuchajcie sobie, na taras widokowy. Tak, nawet nie jest to górka, jest to taras widokowy. To jest nawet, bym powiedział, taki taras zrobiony na dawnym wiadukcie. I z tego tarasu widać fajnie panoramę wschodniego Londynu. Zobaczycie zaraz. Musimy dostać się tam na górę i idąc w lewo wyłoni nam się przepiękna panorama miasta. Znajdujemy się na starym wiadukcie Muswell Hill. Tu kiedyś szły tory, teraz zamiast torów jest zrobione przejście, z którego widać taką piękną panoramę wschodniego Londynu. Tam w oddali Canary Wharf, City of London i wioska olimpijska ze Stratford tam. A tutaj w pobliżu znajduje się jeszcze jedna fajna górka z panoramą widokową Alexandra Park, która znajduje się tam, za tamtymi drzewami i tam też później się wybierzemy. Jest
jesteśmy w Alexandra Park, niedaleko Muswell Hill. Bardzo fajny park. W tym roku wiecie, co tutaj się działo? Dużo rzeczy się tutaj działo. Ale jedno się takie fajne działo, co ja chciałbym to zobaczyć kiedyś, może w przyszłości. Co tutaj było? Wyścig Red Bulla w Sockbox, czyli pojazdach, które każdy musi zrobić sobie sam. No, tutaj do tego są fajne warunki, bo generalnie Alexandra Palace znajduje się na takiej górce. No i właśnie robili zjazdy. W Polsce to się nazywa chyba zjazd na byle czym, nie? Tak oni sobie to tłumaczą, te właśnie Red Bullowe akcje. Ale no, odbyło się tutaj w to lato. Oprócz tego jest tutaj fajna taka sala wystawowa, jest także lodowisko właśnie w tym Alexandra Pałacu. Zresztą zaraz go zobaczycie. To jest właśnie to, co widzicie za mną. Tam w środku znajduje się w ogóle bar, który nazywa się Phoenix. Tak jak to kino, nie? Phoenix. A w ogóle dzisiaj, to tą kolejkę, co widzicie tutaj, jest ona na koncert. Na koncert zespołu, który też się nazywa Phoenix. Taki dzień Phoenixa mamy. Hello. Who are you? Rafe. What are you doing here? Oh my god. No i pogoda nam się troszeczkę popsuła. Zaczął padać deszcz. W ogóle Rafe idzie na ten koncert zespołu Phoenix. Panorama miasta jest naprawdę piękna. Stąd widać domy, widać parki. Gdzieś tam na końcu wieżowce. Jest spoko. Naprawdę polecam wam Alexandra Park Palace. Następny tydzień może być taki, że zaliczę trochę galerii jakichś wystawowych, może jakieś fajne muzea. Trzeba będzie coś pokombinować, bo no na dworzu może być ciężko. O, jedzie nasz autobus. Śmigamy, wiecie co? Do domu. A. Tak właśnie wygląda koniec naszego dzisiejszego wypadu. Było na początku ładnie, na końcu musiało się troszeczkę spać. Ale cóż, to był naprawdę ciekawy dzień. Mam nadzieję, że podobał wam się Muswell Hill, że podobała się wam Alexandra Palace, chociaż tam już dotarliśmy, było ciemno. I z większej też było spoko, a ja co, śmigam sobie do domu. Dzisiaj wieczorem obejrzę sobie Match of the Day, czyli powtóreczki Premier League. Już dawno nie oglądałem. A potem usiądę sobie i zacznę montować ten odcinek. A zapraszam wszystkich jeszcze raz na 15 października, bo 15 października organizuję wycieczkę po północnym Londynie. Więc jak ktoś jest zainteresowany taką wycieczką po fajnych miejscach, to zapraszam tutaj do opisu. Tam macie link do wydarzenia na Facebooku i wszystkie szczegóły. A jak nie chcecie grupowych wycieczek, zawsze możecie wziąć sobie normalną Urban w Londynie, @gmail.com. Piszecie do mnie maila, a ja wam robię fajny plan. Tymczasem uciekam do domu. Do zobaczenia. Hej!